Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was coś fajnego, a w sumie dwie fajne rzeczy. Po pierwsze jest to etui na spinery. Wygląda trochę jak etui na płyty CD, bardzo mi się z takim etui właśnie kojarzy, ale właśnie możemy w nim przechowywać nasze spinery. Wiadomo, że można je nosić w kieszeni spodni albo w kieszeni kurtki, ale wtedy nie są tak dobrze chronione jak w takim właśnie etui. Ono właśnie bardzo dobrze chroni nasze spinery, ponieważ jest takie wytłoczone to etui, także nawet jak spadnie, to nic się nie powinno naszemu spinerowi stać. No i jak widzicie, kształt jest idealny. I nasz spinner jest w tym pudełeczku, w tym etui dobrze chroniony. No i zobaczcie, że jest to pudełko, to etui wystarczająco duże, żeby w środku przechowywać nie jednego spinnera, ale dwa albo nawet trzy, jeżeli je ładnie ułożymy. I właśnie bardzo mi się kojarzy to etui z etui na płyty CD, tylko w środku nie ma tych takich kieszonek z folii, no i jest oczywiście mniejsze. Ale kształt jest identyczny. No i druga fajna rzecz to jest nowy spinner, nowy fidget spinner, tak jak widzicie, z trzema skrzydełkami. Taki tęczowy, złoto-fioletowo-granatowy. I teraz nic nie mówiłam, bo chciałam, żebyście usłyszeli, jak on grzechocze. W środku jest złoty, a właśnie ta skrzydełka ma takie piękne tęczowe. Nie wiem, czy on tak grzechocze, bo jest troszeczkę uszkodzony, czy tak właśnie ma być. Jeżeli macie większe doświadczenie właśnie ze spinnerami ode mnie, to napiszcie. Ale bardzo ładnie wygląda, zobaczcie. Bardzo lubię na niego patrzeć. I też muszę Wam powiedzieć, że z tego właśnie spinera leci chłodne powietrze. Także świetny na lato, jak mały taki wentylatorek. Można się nim ochłodzić troszeczkę w lato, kiedy będzie nam gorąco. Działa jak wachlarz. I bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Te kolory się prezentują, bardzo ładne połączenie i właśnie bardzo lubię na niego patrzeć. No i właśnie ma trzy skrzydełka. Tutaj Wam teraz pokazywałam, że poprzednie spinnery, które mamy, takie klasyczne, mają dwa skrzydełka, a ten właśnie ma trzy. I dlatego właśnie można z nim wiele zrobić. I teraz chciałabym pokazać mój trik. Ale coś mi tutaj nie wyszło i się uderzyłam. Jest mnóstwo trików z tymi spinnerami. Jeżeli umiecie jakieś triki, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Ja tutaj Wam chciałam pokazać, co potrafię. A Wy właśnie pochwalcie się swoimi trikami, które opanowaliście w komentarzach. Jeszcze chciałam Wam pokazać trik, który tutaj pokazał mi kolega z kanału. Że tak się blokuje to skrzydełko palcem. Ale jak widzicie, jeszcze muszę trochę poćwiczyć. W każdym razie dzisiaj prezentowałam Wam właśnie etui na spinery i nowy tęczowy fidget spinner z trzema skrzydełkami. Napiszcie mi koniecznie, co o nich sądzicie. Czy macie takie etui, albo jeżeli nie macie etui, to gdzie przechowujecie swoje spinery? Czekam na kciuki w górę, na Wasze subskrypcje, żebyście zawsze byli na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.